W ten sposób mamy rozwiązane światło dzienne, czyli mamy u dołu listwę LED, która świeci, i w miejscu kierunkowskazu mamy również żarówkę, która świeci nam mocnym światłem białym. Także tak to wygląda taka propozycja. Konfiguracja, podłączenie jest dowolne i to można nawet sobie zmienić, czyli może tylko to świecić, to nie musi, może na przykład świecić to i tutaj ten moduł LEDowy, może świecić ten fragment i ten, może wszystko naraz nawet. Także tutaj w dowolnym momencie to podłączenie można zmienić, tak? Zamieniając tylko przewody. A tak naprawdę, no, wydaje mi się, że w ten sposób nie tworzymy tutaj choinki, że jest to tak gustownie z umiarem zrobione w tym momencie. Co do tego kierunkowskazu, no to po włączeniu kierunkowskazu białe światło gaśnie, tak? A zapala nam się kierunkowskaz, który jest w formie takiej płynącej listwy LEDowej, płynącego tego światła. Wyłączeniu kierunkowskazu ponownie zapala nam się białe światło. Oczywiście na aucie jest to płynnie, a tutaj ciężko mi było zgrać, skoordynować ruchy, żeby jednocześnie podać na napięcie na te dwa moduły i jeszcze trzymać telefon w ręce, ale mam nadzieję, że udało mi się chociaż to po części pokazać. No a jeszcze jak to wygląda, jak zgaśnie wszystko, to lampa też wygląda bardzo interesująco, bo jest co, całkowicie czarna, prawda?